Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Ukrainę już od dawna dotyka kryzys demograficzny. Ludzi na Ukrainie po prostu mieszka coraz mniej. Ten proces został oczywiście radykalnie przyspieszony przez wojnę, która cały czas toczy się na Ukrainie. I o tym, i o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak wygląda ten ubytek ludnościowy Ukrainy? Ile dzisiaj jest osób na Ukrainie i jakie są przewidywania? O tym wszystkim będę rozmawiał z Jadwigą Rogorzą, ekspertką OSW. Dzień dobry Państwu. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Tak jak powiedziałem we wstępie, kryzys demograficzny na Ukrainie to jest coś o czym mówiliśmy także przed wojną, pewne procesy zostały radykalnie nasilone, ale jednak porozmawiamy chwilę o tej sytuacji przed 24 lutego 2022 roku. Jak wyglądał na przestrzeni tych poprzednich lat? ubytek ludnościowy Ukrainy? W kategoriach katastrofy demograficznej o Ukrainie już mówi się od lat. Więc e, wojna staje się gwoździem do trumny w pewnym sensie, natomiast e, już wcześniej e, zarówno źródła ukraińskie jak e, ONZ alarmowały e, w sprawie sytuacji demograficznej i dość powiedzieć, e, że Ukraina wychodziła ze Związku Radzieckiego, wchodziła w niepodległość te 30 lat temu, z ludnością rzędu ponad 50 milionów. Czyli sporo więcej niż w Polsce. 51,5 miliona według ówczesnego spisu. Już w 19 roku, kiedy Ukraina po wielu latach przeprowadziła taki quasi-spis, to było 37 milionów. Więc to nam pokazuje, każdy z tych szacunków oczywiście budził pewn, pewną krytykę odnośnie metodologii, ale to nam pokazuje dynamikę, dynamikę bardzo negatywną, która już przed wojną no, groziła po prostu zapaścią w sferze demografii. Tutaj dwie rzeczy należy wymienić w pierwszej kolejności. Po pierwsze, ujemny przyrost naturalny, bardzo duży ubytek ludności powodował ujemny przyrost naturalny, a po drugie, bardzo wysoka dynamika migracyjna. To rozbijmy to właśnie na te czynniki, te dwa czynniki, z czego wynika to, że po prostu na Ukrainie mniej się rodziło dzieci w ostatnich latach i tak naprawdę jeszcze wcześniej. Ten trend jest od 90 roku, więc właściwie on się wpisuje w taki trend globalny w państwach rozwiniętych czy, czy, czy rozwijających się. Tutaj warto powiedzieć, że już od 90 roku współczynnik przyrostu naturalnego dramatycznie spadał z roku na rok. Był cały czas na minusie, od 5 do 7% na minusie, więc, więc co roku ta sytuacja się pogarszała. A takim bardzo obrazowym współczynnikiem są dane z, ze stycznia 2022 roku, czyli tuż przed obecną fazą inwazji, kiedy na 100 zgonów na Ukrainie przypadało zaledwie 39 narodzeń. Czy widzimy, jaka to jest ogromna dysproporcja, jak to rokowało już w przededniu inwazji. Dynamika migracyjna również to pogłębiała bardzo mocno, dlatego że przez lata Ukraina była dostarczycielem siły roboczej dla bardzo wielu państw. W poprzedniej dek dekadzie w większości do Rosji, do której jeździli głównie mężczyźni. Natomiast później coraz więcej i te proporcje się zmieniały z czasem, aż teraz absolutnie się zmienił na korzyść państw europejskich. Unia Europejska, w pierwszej kolejności Polska, stała się państwem, która gościła, które gościło najwięcej migrantów roboczych. I to była migracja bardzo zróżnicowana, to bardzo często była migracja taka cyrkulacyjna, sezonowa, czyli jeździli ludzie do pracy, wracali, przywozili pieniądze do rodzin, jechali ponownie w sezonie czy ogrodniczym, czy budowlanym. Natomiast z czasem bardzo często było tak, że z czasem część tej migracji się przeradzała w migrację osiedleńczą. Czyli migranci po tym, jak już w jakiś sposób się zaznajomili z krajem pobytu, zaczynali myśleć o tym, żeby się tam osiedlać, tylko że te kraje, no, Polska w pierwszej kolejności. Oferowały znacznie lepsze perspektywy rozwoju osobistego. Mężczyźni, którzy pracowali, czy kobiety, też ściągali rodziny, ściągali dzieci, wyrabiali sobie karty pobytu legalizowali swoją pracę i, i e, także to, to bardzo był płynny proces, który nie mniej, którego kierunek był dla Ukrainy bardzo niekorzystny, dlatego że e, sama Ukraina e, już notowała doborów w bardzo wielu sferach. I tutaj głównym czynnikiem, który przyspieszał te, e, te, taki push-faktor, który na Ukrainie miał miejsce, po czternastym roku to była pierwsza faza inwazji, czyli to była aneksja Krymu, zajęcie części Donbasu, okupacja przez Rosję. To sprawiło, że pogorszyły się wskaźniki gospodarcze Ukrainy. Że, że, że kondycja gospodarcza, koniunktura zaczęła na tym cierpieć, ludzie zaczęli poszukiwać możliwości dorabiania się. Natomiast takim pull factor, czyli czynnikiem, który przyciągał do krajów europejskich, no to, była, to było zniesienie podróżowania na wizy do państw Unii Europejskiej, do strefy Schengen od 2017 roku. Wprawdzie tutaj trzeba zaznaczyć, że oczywiście tryb bezwizowy dotyczy tylko podróży, on nie daje prawa automatycznego do, zatrudniania, za, do zatrudnienia. Natomiast no, w praktyce wyglądało to tak, że to ułatwiało wyjazdy do, do tych krajów, e, ułatwiało podejmowanie jakiejś sezonowej pracy i potem ułatwiało też cały proces legalizacji e, pobytu na miejscu. I z tego skorzystało też bardzo wielu Ukraińców. To też we wcześniejszym podcaście, który nagrywaliśmy jeszcze przed 24 lutego, pamiętam, że Tadeusz Iwański, też nasz ekspert, kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, mówił o tym, że żeby zauważyć to, że jeżeli ktoś jest tutaj w Polsce, szczególnie zauważamy jakichś przedstawicieli jakichś zawodów konkretnych, na przykład zauważamy, że coraz więcej lekarzy jest pochodzenia ukraińskiego, to znaczy, że tych ludzi tam ubywa, że ich tam nie ma. Takie oczywiste, ale wtedy tak mi osobiście otworzyło oczy, że my patrzymy na tę emigrację z naszej strony, ale tam na przykład może brakować bardzo konkretnych profesji, na przykład lekarzy, jak rozumiem, to też już gdzieś jest problemem. Tak, lekarzy, specjalistów z branży IT, branża budowlana również momentami odczuwa duże niedobory, więc nauczyciele, wiele sfer, wiele sfer, które wprawdzie kryzys uderzał w część ukraińskiej gospodarki, też zmniejszając możliwości zatrudnienia. Natomiast no, dzisiaj się mówi, dzisiaj to Ukraina jest w innej sytuacji, ale dzisiaj mówi się o tym, że te niedobory będą dramatycznie zmniejszać perspektywy odbudowy kraju po tej ruiny, Nacji wojennej, a i, i ten niedobór będzie już miał charakter dramatyczny. Właśnie przechodzimy już teraz, bo rozmawialiśmy trochę o tej sytuacji sprzed 24 lutego 22 roku. Teraz już wejdźmy w to, co się dzieje teraz, albo właściwie do momentu rozpoczęcia tej nowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ile osób mieszkało na Ukrainie przed? 24 lutego. Jakie są tutaj szacunki? Na Ukrainie nie było spisu powszechnego od 2001 roku. I takie twarde dane, którymi dysponujemy, to są na 2001 rok. I zgodnie z tym spisem z 2001 roku w kraju mieszkało 48,5 miliona. Przez kolejne 20 lat Spis nie, nie został przeprowadzony pod różnymi pretekstami. Ukraina była upominana, między innymi przez ONZ, dlatego że ONZ wymaga od krajów przeprowadzenie średnio raz na 10 lat takiego spisu. W 2019 roku władze postanowiły przeprowadzić taki quasi-spis, bardziej takie szacunki, które były oparte. O e, m.in. liczbę abonentów komórkowych, e, które miały pokazywać realne zamieszkanie, nie takie deklarowane, nie oparte o meldunek, e, tylko realną liczbę mieszkańców poszczególnych miast i całej Ukrainy. I wyszło, że na Ukrainie mieszka 37,3 miliona osób. Do tego takiego quasi spisu miało wiele zastrzeżeń środowisko demograficzne. Natomiast on też ma wiele zalet, dlatego że, no tak jak powiedziałam, nie jest on oparty na, na prawie meldunkowym, które jest trochę przestarzałe na Ukrainie e, i tylko na realnym przebywaniu e, osób w, w poszczególnych e, miastach. E, Te 37 milionów, ja... o których mówiłaś, to je, dotyczy to y, także tych terenów okupowanych, czy, czy już z wyłączeniem Krymu i także wtedy Właśnie. już okupowanych Właśnie. części Donbasu? To nie dotyczy ani Krymu, ani do Donbasu okupowanego. Czyli to, jest, to są terytoria, które kontrolowała Ukraina. W tym samym czasie Państwowa Służba Statystyki podała szacunki statystyczne, które włączały Donbas. Nie włączały Krymu, ale włączały Donbas. Czyli trochę inna metodologia, trochę inne terytorium. I wychodziło prawie 42 miliony. Czyli tutaj widzimy też rozbieżności. Żadna z tych liczb, myślę, że nie była do końca wyczerpująca. Dlatego, że Specjaliści krytykowali quasi-spis, ten tak zwany spis dubileta od nazwiska ministra rządowego, który się tym zajmował, mówiąc, że to według zasad metodologicznych. Natomiast no, z kolei państwowe statystyki są nieco archaiczne, właśnie uwzględniają to prawo meldunkowe, które jest trochę przestarzałe, nie oddaje realnego rozkładu ludności. Więc w ogóle problem z danymi na Ukrainie jest, jest od 30 lat cały czas aktualny. Danych, danych oficjalnych jest niewiele. Każde z nich w jakiś sposób są podważane przez różne środowiska, a, ale też taki przepływ ludności i stała dynamika, stało, stała, stały ruch powoduje, chociażby ta migracja zarobkowa, cyrkulacyjna, powoduje, że wszystkie te dane, którymi operujemy, są w jakiś sposób przybliżone. A jeśli chodzi o szacunki dotyczące strat już bezpośrednio wojennych, jedna rzecz to to, ile osób wyjechało z Ukrainy. Za chwilę o to zapytam, ale najpierw chciałem zapytać o te szacunki, no te najbardziej tragiczne, czyli dotyczące tego, ile osób po prostu zginęło. Tutaj też te dane będą przybliżone. Z jednej strony, ofiary wśród wojskowych. Od początku nie są ujawniane. To jest stała praktyka, że własne ofiary nie są ujawniane w czasie wojny, w czasie trwającego konfliktu. Więc tutaj możemy spekulować, możemy ekstrapolować jakoś i mówi się o tym, że to przypuszczalnie jest liczone w dziesiątkach tysięcy poległych na froncie bezpośrednio, czyli wojskowi i personel, który, który w wojsku pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o ofiary cywilne, to tu jest kilkanaście tysięcy osób już zginęło, i te, te dane też mogą być niepełne, dlatego że cały czas są odkrywane na terenach deokupowanych, były ciągle odkrywane nowe ciała, nowe masowe groby. Jest duży problem z identyfikacją zwłok. Bardzo często zwłoki są w takim stanie, że, że trudno, trudno taką identyfikację przeprowadzić, więc tutaj ten proces też jest niezakończony. Możemy po prostu przyjąć, że że rzeczywiste, rzeczywiste ofiary, liczby ofiar są, są znacznie wyższe. Kolejna sprawa to są, to są deportacje ludności, ludności, w tym dzieci do Rosji to jest ludność, która mieszka na terenach okupowanych tutaj też te, te rozbieżności są dosyć duże. Wreszcie ofiarami wojny są również inwalidzi wojenni, których liczba jest znaczy ja bym tutaj e, zbiorczo potraktowała liczbę inwalidów wojennych, bo takie mamy oficjalne dane, od 14 roku. Czyli ta wojna, cały czas musimy o tym mówić, że ta wojna trwa od 14 roku i od tego czasu, e, i od tego czasu e, wśród wojskowych i cywilów e, liczba inwalidów się zwiększa. Jest, mamy 500 tysięcy inwalidów wojennych wo, wśród wojskowych i mamy 2,7 miliona inwalidów wśród, wśród osób cywilnych. To są ogromne liczby. Jeszcze rozumiem, dochodzą do tego rzeczy, których no nie da się zmierzyć. Znaczy da się, ale to na pewno jest bardzo trudne czyli liczba, czyli to, ile osób ma po prostu problemy natury psychicznej, psychologicznej. Próbowała to zmierzyć WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Oczywiście tak jak wszystko, to też jest przybliżone. WHO w ubiegłym roku już yy, oszacowała, że około 10 milionów Ukraińców, obywateli Ukrainy, może cierpieć na różne schorzenia psychiczne i tutaj mamy cały szereg yy, tych, tych problemów. Yy, to jest syndrom PTSD, taki słynny, wojenny. Yy, to są Depresję. To jest podatność na używki, podatność też na, 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 na przemoc, stosowanie przemocy w, w życiu codziennym. Ale też wojna wpływa na stan zdrowia fizycznego bardzo mocno i to też, to też ma, ma wpływ na demografię z kolei. Ludzie przeżyli bardzo ciężką zimę. Jak mówiło się, to była najcięższa od od czasów II wojny światowej zima na Ukrainie, wychłodzenie, stałe ataki rakietowe, gigantyczny stres, konieczność przemieszczania się, spędzania dużo czasu w schronach przeciwbombowych, gdzie jest po prostu zimno, gdzie człowiek boi się o życie. Słaby dostęp do służby zdrowia. Mam, możemy wyliczać to w nieskończoność. To są pośrednie to są odłożone w czasie wpływ na, 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 na stan zdrowia na, na życie na, na plany prokuracyjne Ukraińców czy obywateli Ukrainy, szerzej mówiąc. Ale te, te warunki wojenne one będą miały ogromny wpływ na to wszystko. To jest kraj przeorany przez wojnę i ofiary śmiertelne to jest tylko jedna z bardzo wielu tutaj kategorii wśród ofiar. Tak, no każdy, każdy na pewno z nas wie, że nawet ten stres, który który my w swoim życiu przeżywamy, czy, czy, czy tym bardziej tak jak to, co się dzieje na Ukrainie, no, potem też wpływa na, na stan zdrowia, i często nawet trudno to ująć w jakichś statystykach. Bo o tym mówiliśmy w, kiedyś w podcaście na temat dzieci na wojnie, dzieci ukraińskich, jak bardzo, jak bardzo ma to wpływ na psychikę dziecięcą. Poczynając od tego, że dzieci muszą opuszczać swoje domy, muszą wyjeżdżać za granicę albo po prostu do innych regionów, muszą zostawiać znajomych, rodzinnych. Swoje zwierzęta, czasami swoje miejsca, szkołę, zabawki. E, są czasami świadkami e, przestępstw, są czasami świadkami śmierci bliskich osób, świadkami zrujnowania własnego domu, czy własnej szkoły, czy miasta. I to wszystko sprawia, że no, dziecięca psychika już teraz reaguje na to, już teraz rodzice alarmują, że nawet takie pogorszenie wyników w nauce, ale to myślę, że to, to nie jest nawet największy problem, tylko, tylko po dzieciach widać stres, lęk, rozkojarzenie, stres utrata, nie wiem, kontaktu z rówieśnikami, utrata zainteresowania tym, czym się dziecko wcześniej interesowało. To jest właśnie jedna z wielu sfer, na których no, widzimy teraz i będziemy widzieć też po wojnie, dlatego, że dopóki trwa wojna, dopóty ludzie się mobilizują, dopóty wiedzą, że muszą przetrwać. Czasami jak się kończy dopiero jakieś trudne doświadczenia, to wówczas dopuszczają no, te nasze mechanizmy, które pomagały przetrwać i dopiero będzie zbieranie tych, tych wszystkich następstw i i wtedy będziemy mogli i liczyć ofiary i liczyć straty psychiczne, fizyczne, materialne i wszelkie. Jesteśmy przy, przy dzieciach, chciałam zapytać, ile ich teraz się rodzi po prostu na Ukrainie wbrew aktualnej sytuacji? 22 rok już pokazał, że nawet wobec tych przedwojennych, dramatycznych, katastrofalnych wskaźników, sytuacja, sytuacja po prostu. Przebija dno. W 22 roku na Ukrainie urodziło się jedną trzecią mniej dzieci niż, niż rok wcześniej. Ale rzecz jasna to były pewne odłożone procesy. Natomiast 23 rok, rok bieżący, jak mówią demografowie, będzie jeszcze gorszy, dlatego, że warunki wojenne to nie są warunki sprzyjające planowaniu rodziny. Dla wielu osób, nawet z tego, co nie jest to jakoś miarodajne, to są raczej historie zasłyszane, ale też czytałam i słyszałam wiele takich historii, że młodzi ludzie wręcz boją się wchodzić w związki, w relacje, w małżeństwa, dlatego że te warunki wojenne powodują w nich lęk przed tym, że ich dzieci czy oni sami będą no, po prostu żyć w ciągłym niebezpieczeństwie. Dzisiaj demografowie no, mówimy na razie tylko o szacunkach, o pewnych prognozach, obawach, ale demografowie mówią, że, że też nie przewidują baby boomu po wojnie, że to wcale niekoniecznie tak będzie, że zrujnowany kraj przy niepewnych dosyć perspektywach odbudowy to jest oddzielny temat, ale wszystkie te plany, o których dzisiaj mówimy, no, rodzą bardzo wiele znaków zapytania odnośnie finansowania. A takie niepewne plany odbudowy y, i, i skala ruinacji, ruinacji infrastruktury, środowiska, ekologii, pól uprawnych y, wszystkiego powoduje, że perspektywy. Rozwojowe ogólnie rzecz biorąc Ukrainy będą stały pod znakiem zapytania i ten baby boom e, będzie mógł mieć miejsce tylko w warunkach sprzyjających. Jeżeli tych warunków nie będzie, to właśnie e, Ukraina może się jeszcze dalej wyludniać, dlatego że dzisiaj e, to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy czyli e, ogromną schalę uchodźców, po części powstrzymują zasady stanu wojennego czyli e, zakaz wyjazdu mężczyzn, opuszczania e, przez mężczyzn kraju. Mężczyzn w wieku poborowym. Natomiast, jeżeli wojna się skończy i te zasady zostaną poluzowane, to no, liczba, liczba uchodźców może się wręcz powiększyć. I część osób może, widząc bardzo pesymistyczne prognozy, może decydować się też na wyjazd z kraju. Więc na razie mówimy o bardzo pesymistycznych szacunkach, oczywiście, i, i, i to nie jest żaden pewnik, ale no, tak, to, tak to na dzisiaj wygląda. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co tutaj zagaiłaś, czyli o tych, tych prognozach na przyszłość i o tym, jak to może się dalej kształtować. Już mamy nadzieję po, po zakończonej wojnie, ale najpierw chciałam zapytać o to, jak dużo osób po prostu wyjechało w związku z, z wojną, jak, jak wielu jest migrantów, jak wielu jest ludzi, którzy po prostu uciekło przed wojną. Na początku wojny skala migracji była ogromna. Na początku tej, tej, tej fazy inwazji, bo to cały czas musimy to uściślać, a Ukrainę opuściło ponad 8 milionów osób. Część tych osób na Ukrainę potem wracała, wróciła, niektórzy wrócili już na stałe, niektórzy wracają. To też, jest, to też ma taki charakter cyr cyrkulacyjny. Natomiast no, w chwili obecnej, e, e, operując twardymi danymi, możemy powiedzieć, że na terenie Unii Europejskiej przybywa ponad 4 miliony uchodźców z Ukrainy, objętych ochroną tymczasową, więc to są oficjalnie zarejestrowani obywatele Ukrainy. I mówisz Ukrainy. mówisz o tych ludziach tak. tylko, którzy wyjechali po 24, albo 24 lutego, tak. czy też tych, którzy byli tak. jeszcze wcześniej? Mówimy o najnowszej fali uchodźców. Do tego już kilka milionów Ukraińców wcześniej, po 14 roku wyjechało. No w Polsce, już wiemy, że w Polsce jest około półtora miliona oficjalnie zarejestrowanych, zalegalizowanych nie wiem czy uchodźców, nie, nie można ich chyba nazwać uchodźcami, tylko po prostu imigrantów z lat wcześniejszych. Więc, więc no te 4 miliony to, to jest tylko kwestia ostatniego półtora roku. Kolejnym takim obszarem, krajem, który, który przyciągnął najwięcej uchodźców jest Kanada. Z uwagi na, na tradycyjnie silną tam społeczność ukraińską, która po II wojnie światowej zwłaszcza, zwłaszcza jest duża, rozbudowana, aktywna i utrzymująca cały czas kontakt z Ukrainą, więc, więc Kanada też wprowadziła dosyć liberalne zasady. Pobytowo-pomocowe dla Ukraińców, dla uchodźców z Ukrainy i skorzystało z tego już ponad 220 tysięcy. Przy czym Kanada też wydaje takie trzyletnie wizy pobytowe, w których przewidziana jest pomoc ze strony państwa i tych wiz już wydano ponad 700 tysięcy, więc więc. Więc te warunki na pewno będą przyciągały bardzo wielu Ukraińców. Stany Zjednoczone wprowadziły mniej korzystne zasady, ale tam skorzystało z nich ponad 100 tysięcy osób, także to też jest spora, spora, spora liczba. I możemy teraz dywagować, ilu z tych uchodźców będzie chciał wrócić na Ukrainę. Po tym jak po kilku latach zdążą się nawet jeżeli ta pomoc już będzie zmniejszana czy wycofywana ze strony państw to nastąpi jakiś rodzaj zakorzenienia. Dzieci będą chodziły do szkół, się zakorzenią, ludzie znajdą pracę, kobiety przede wszystkim, bo wyjeżdżały na razie głównie kobiety z dziećmi. No i to jest pytanie, tak jak powiedziałam wcześniej, czy będą do nich dołączać ich mężowie, mężczyźni z ich rodzin po poluzowaniu tych restrykcji stanu wojennego. Czy jednak oni się zdecydują powrócić na Ukrainę, obserwując no, sytuację, perspektywy? Ale jeszcze jeden, jedna kwestia, którą tutaj należy dodać do kwestii uchodźców i raczej może nie, nie tyle uchodźców, z osób, które w sposób najczęściej przymusowy musiały opuścić Ukrainę. Rosja jest krajem, w którym jest najwięcej obywateli Ukrainy. Znalazło się najwięcej obywateli Ukrainy po 24 lutego. Trudno bardzo policzyć, ilu z nich było przymusowo deportowanych, ilu opuściło pod jakąś presją, a ilu zdecydowało się dobrowolnie wyjechać. Ukraina liczyła, i zresztą to, tu, tutaj źródła rosyjskie-ukraińskie się pokrywają, że w Rosji znalazło się ponad 2,8 miliona Ukraińców. Myślę, że część, część Ukraińców próbowało i zdołało opuścić Rosję, bo, dlatego, że też przez granicę z rosyjsko-estońską, na przykład, jakieś grupy ukraińskich uchodźców opuszczały Rosję, to się udawało. Natomiast no, myślę, że duża część tam pozostała na razie i ich losy też są pod znakiem zapytania. Słyszeliśmy o tym, że zarówno dzieci, które były deportowane do, do Rosji, były rozmieszczane w bardzo różnych, bardzo często oddalonych od granicy ukraińskiej regionach rosyjskich, ale tak samo inni uchodźcy. O tym pisano częściej w pierwszych miesiącach wojny. Jak grupy Ukraińców są po prostu rozpraszane, jak Rosja próbuje zapobiegać gromadzeniu się zwartych skupisk Ukraińców rozwożąc ich po różnych regionach, rozrzucając, a Rosja, jak wiemy, jest wielka, po prostu umieszczając je nawet gdzieś tam na drugim krańcu Rosji. A więc tutaj losy y, Ukraińców w Rosji, a, myślę, że też są, są tragiczne, e, choć nawet tych, którzy być może e, nie pod przymusem opuszczali Ukrainę, ale... A, Często ratując życie po prostu, dlatego że z terenów okupowanych była tylko jedna możliwa droga ewakuacji. Okupowanych, ostrzeliwanych, w których toczyły się działania bojowe, była jedna możliwa droga ewakuacji, która prowadziła do Rosji, więc dużo osób z tego korzystało. Także widzimy, że, że te kierunki, przez które Ukraina traci ludność z bardzo wielu różnych powodów są bardzo różne też i, i, i Najprawdopodobniej duża czy większa część tych osób na Ukrainę już nie powróci. Pojawiają się też już pewne prognozy. Trochę już o nich mówiłaś, ale chciałbym, żebyśmy trochę więcej teraz powiedzieli. Oczywiście podejrzewam, że bardzo trudno jest prognozować, bo przede wszystkim nie wiemy, ile ta wojna jeszcze będzie trwała i czym się zakończy, ale, ale są już pewne wyliczenia pewnych instytucji. Tutaj można mówić nie tyle o wyliczeniach, co o dosyć przybliżonych szacunkach. I to nawet autorytety w dziedzinie demografii posługują się tylko takimi szacunkami, prognozami. E, największym autorytetem jest pani profesor Eła Libanowa z Akademii Nauk Ukrainy, demograf. E, I nawet ona mówi, że e, po wojnie, która nie wiemy kiedy się skończy, nie wiemy w jakich granicach Ukraina ją zakończy i w jakiej w kondycji, że po wojnie liczba ludności może wahać się w granicach od 24 milionów do 32 milionów. To teraz przypomnę tylko, że Ukraina wychodziła ze Związku Radzieckiego z ponad 50 milionami mieszkańców 51,5. A teraz mówimy o 24 jako war wariancie negatywnym. Być może to nie jest jeszcze dno, tylko być może ktoś zapuka od spodu, ale to nam pokazuje skalę y, zapaści demograficznej. Więc tutaj inne szacunki, które, które spotykam, są, gdzieś mieszczą się w tych, w tych granicach. Też swojego czasu, jeszcze przed wojną, ONZ dokonywała pewnych prognoz, które wydawały się swojego czasu bardzo pesymistyczne. ONZ prognozował, że do 2050 roku. To są dalekosiężne szacunki, więc no, są obarczone oczywiście ryzykiem błędu, ale że do, do 50 roku populacja skurczy się do 35 milionów osób. Dzisiaj to się wydaje, że to może być scenariusz super pozytywny. Dzisiaj rzeczywistość przekroczyła te negatywne scenariusze wielokrotnie. Więc, no, więc tutaj myślę, że to prognozowanie musimy sobie zostawić na czas powojenny, a przede wszystkim teraz no, zadbać o to, żeby Ukraina jak najszybciej tej wojny, tę wojnę skończyła i żeby skończyła ją zwycięsko. Bo to właśnie będzie jeden z czynników, nie tylko w ogóle całego ładu regionalnego czy globalnego, ale to będzie jeden z czynników w naszym kontekście przyciągającym z powrotem uchodźców, dawnych migrantów na Ukrainę i decydującym o liczbie ludności. Jest ten czynnik, o którym mówiłaś, jeśli chodzi o przyszłość, czyli to, jak Ukraina będzie zachęcać do, do powrotu i na ile udaje się zatrzymać ewentualnie jakąś kolejną falę już tej, tej emigracji stricte ekonomicznej powojennej. Ale pytanie, czy będzie też starała się przyciągać imigrantów z innych krajów? Czy są już takie rozważania, takie pomysły, że Ukraina także powinna coś o tym pomyśleć? Te rozmowy się zaczynają, i to jest takie odwrócenie sytuacji Ukrainy, która sama przez lat była no, w pewnym sensie dostawcą siły roboczej, mówiąc tak brutalnie. Ukraińscy pracownicy, jak mówiłam, jeździli w różnych kierunkach, byli bardzo cenieni. Dzisiaj Ukraina sama staje przed perspektywą przyciągania pracowników z krajów trzeciego świata. Mówi się o Azji Centralnej, mówi się o Afryce, mówi się o Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście to też jest kwestia przyszłości, ale no, komentatorzy już mówią nie tylko o samych aspektach rynku pracy w związku z, z tą prawdopodobną kiedyś falą przyjazdów pracowników z tak odległych kulturowo regionów, tylko o tym, jak się zmieni y, y, obraz społeczeństwa etniczny, kulturowy, religijny, jak to wpłynie na y, Ukrainę, która, Ukraina zawsze była krajem, krajem no, w, i wieloetnicznym, wielo, wielokulturowym, a religijnie też zróżnicowanym, regionalnie bardzo zróżnicowanym językowo. Natomiast no, zawsze to jest wyzwanie, tak? Dzisiaj widzimy proces kształtowania się takiej ukraińskiej, nowej tożsamości, która odcina się od tożsamości rosyjskiej, postsowieckiej, która bazuje na elementach narodowych, nacjonalistycznych. No to jest otwarte pytanie. Ja nie twierdzę, że, że, że będą tutaj bardzo silne tarcia czy napięcia, ale zawsze jest to jakieś wyzwanie, kiedy e, kraj bardzo mocno się zmienia e, też kulturowo. E, e, podczas naszej ostatniej wizyty w, na Zakarpaciu ukraińskim w Wżchorodzie. Można było się przekonać, że ten region, e, e, który akurat jest stosunkowo spokojnym regionem, w, w, takim najbardziej chyba bezpiecznym regionem Ukrainy w czasie w, całej tej inwazji. E, natomiast oblicze demograficzne tego regionu, jak bardzo się zmienia pod wpływem wojny, jak ogromny jest odpływ Węgrów z zakarpacia. E, Węgrów, którzy w, tam stanowili taką dużą zwarcie zamieszkującą, a, Mniejszość o bardzo silnej tożsamości, jak bardzo niewielu tych Węgrów dzisiaj tam zostaje, a jak bardzo dużo napłynęło do tego regionu wewnętrznie przemieszczonych osób, tak? czyli tych uchodźców wewnętrznych. Czyli już dzisiaj obraz tego regionu o takiej bardzo ciekawej kulturowej specyfice, on się zmienił bezpowrotnie. Więc to jest, kolejna, to jest kolejna kwestia, jak cała Ukraina się zmieni pod tym względem. My też na ten temat zrobiliśmy podcast, który polecimy w opisie. Będzie do niego link. Ale chciałam na koniec Cię zapytać o jakiś akcent optymistyczny, bo tak też się umówiliśmy, że postaramy się jakiś tutaj, o jakimś tutaj powiedzieć, bo, bo jest taki, i takowym to jest wytrzymałość i, i charakter Ukraińców. Tak, rzeczywiście nam ten podcast wyszedł bardzo pesymistycznie, bardziej chyba niż, niż sądziłam. No dane są jakie są, prognozy są jakie są, natomiast ta wojna nam pokazała, i w ogóle rzeczywistość całego świata nam pokazuje, że procesy się nie odbywają linearnie. Bardzo często dokonują się rzeczy niemożliwe. Rzeczy nie do pomyślenia. Na Ukrainie wiele takich rzeczy, które są nie do pomyślenia, które były nie do pomyślenia, się dokonało, poczynając od tego, jak przebiega ta inwazja. Od, od wybuchu inwazji, poczynając takiej pełnoskalowej, przez to, jak ta inwazja przebiega, jak to Ukraina miała paść w kilka dni. A Rosja, która przecież tak bardzo ją przekracza pod względem potencjału militarnego, ekonomicznego i wszelkiego, jak miała błyskawicznie ją podbić. Widzimy to, co widzimy. Tak samo to, co powiedziałeś o niezwykłej odporności Ukraińców. O takiej determinacji, o, o, o waleczności. To wszystko pokazuje, że w starciu Dawida z Goliatem, jak wiemy, <noise> z, z dobrych źródeł, e, e, Dawid e, okazał się silniejszy. Dawid podstępem, e, intelektem, determinacją zwyciężył. E, I myślę, że tutaj prognozy prognozami, ale Ukraińcy się e, Odznaczają niezwykłą właśnie tutaj i kreatywnością, i siłą ducha, i poczuciem humoru, i pracowitością. I też takim determinacją do tego, żeby się wyrwać właśnie z tego zaklętego kręgu postsowieckiej rzeczywistości. To już się właściwie dokonało, to już jest bezpowrotne. Koszt jest ogromny, i kraj jest w ruinie, natomiast powrotu do tych takich postsowieckiej rzeczywistości już, już nie będzie. Więc w tym sensie ta determinacja będzie na pewno. w w niezwykły sposób pchała Ukrainę do przodu. I, I zarówno jeżeli chodzi o rozwój wewnętrzny, jak też myślę o pewne zewnętrzne, zewnętrzne czynniki, wydarzenia, które też mogą być impulsem. Tak jak otrzymanie przez Ukrainę statusu kandydata do Unii Europejskiej. Tego się też właściwie nikt poważnie nie spodziewał, to miało miejsce. Jesteśmy przed szczytem NATO w Wilnie. Nie wiemy, czy, czy, czy w jakiejś formie to zaproszenie już dzisiaj padnie, ale kontekst bezpieczeństwa się zmienił w niesamowity sposób też, więc tutaj też Ukraina jest postrzegana jako kluczowy e, czynnik e, regionalnego, co najmniej bezpieczeństwa. Więc myślę, że tutaj e, liczmy na to, że, że nic w sposób szablonowy, linearny nie postępuje, więc ten proces demograficzny też będzie podlegał niespodziewanym, miejmy nadzieję, pozytywnym e, zaskoczeniom. W takim razie będziemy trzymać kciuki za te niespodzianki, ale te niespodzianki tylko dobre, bo tych niedobrych też już parę było i już wystarczy. Miejmy nadzieję, że te czarne łabędzie, które zawsze się pojawiają, zmieniają tok rzeczywistości, okażą się dla Ukrainy łaskawe. Za to trzymamy kciuki. Ja zapraszam jeszcze na koniec na stronę osw.wav.pl. Tam więcej komentarzy, analiz. I innych form, które publikują nasi analitycy. Także zapraszam naszego YouTube'a. Tam inne filmy i materiały dodatkowe. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl